Jak wiadomo, pandemia pokrzyżowała nam bardzo mocno plany, a zwłaszcza ośrodkom kultury, które no niestety w pewnym momencie musiały po trochu albo i w dużej części zawiesić swoją działalność. Niestety nie mogliśmy w ubiegłym roku zrealizować naszego projektu, który był dopracowany w najmniejszych szczegółach, na który to projekt otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego. Niestety reżim sanitarny nie pozwolił nam tego wystawić z racji tego, że liczba widzów na sali musiała być mocno ograniczona, a to automatycznie nie dawało nam gwarancji na to, żeby te środki w pełni otrzymać, dlatego że nie mogliśmy zapełnić 100% w reżimie sanitarnym publiczności. No, musieliśmy zrezygnować, tak się stało. Tym bardziej z ogromną przyjemnością w dniu dzisiejszym kontynuujemy nasze teatralne tradycje i dzisiaj chcemy Państwa zaprosić na spektakl, właściwie monodram o Oldze Boznańskiej, jednej z wybitniejszych malarek okresu młodej Polski. Spektakl ten wyreżyserowała Blanka Konopka, też jest na sali jej scenografia, a rolę Olgi Boznańskiej powierzyła aktorce Teatru Żydowskiego Małgorzacie Trybalskiej. Była wielką maniaczką malarstwa, poświęciła całe swoje życie osobiste dla malowania. Czuła w tym taką ogromną potrzebę spełnienia się też na polu rodzinnym, w sensie swoje obrazy traktowała jak dzieci. No i nie jedna kobieta pewnie powiedziałaby, że była niespełnioną kobietą, ale ja nie mam takiego poczucia. Jak czytałam i pracowałam nad monodramem, to jednak ona się spełniła w pracowni, jako kobieta i jako artystka. Tutaj głównie ukazuje sceny z życia artystki i one są od najmłodszych jej lat, od najmłodszych, właściwie takich już twórczych najmłodszych, czyli mówię tutaj, myślę tutaj o studiach, po ostatni dzień śmierci, to ostatni dzień tuż przed śmiercią. Czyli do 75 roku życia i to są scenki trochę rodzajowe, pokazujemy pracownię, pokazujemy jej dzieła sztuki, najważniejsze sytuacje miłosne, przyjacielskie, takie warunki, w których żyła, taki ogólny obraz życia artystki. Chyba najtrudniejsze jest skupienie uwagi przez dłuższy czas na sobie, no, bo nie masz nic innego oprócz siebie. I to jest chyba najtrudniejsze, ale też w sumie najłatwiejsze, bo sama kreujesz swoją przestrzeń i dozujesz jakby te emocje dla widza. Nie wiem, no są plusy i minusy tej formy. No na pewno, jeśli chodzi o pamięciową, no to wiadomo. Ale o taką kreację i spełnienie jako aktorka, no to jest super forma. Bardzo, bardzo mi podpasowało, chociaż pierwszy raz robię monodram.